Godzina 20.05, zaczynamy program Pierwsze Przyłożenie w Elo RMF. Wita was Jacek Masłowski i Michał Gutka. W dzisiejszy program rozpoczynamy na 100 dni przed początkiem sezonu regularnego w NFL, przed pierwszym spotkaniem, które czeka nas już we wrześniu. Już są te emocje i zapewne każdy z nas czeka na rozpoczęcie sezonu NFL. O NFL dzisiaj będziemy sobie rozmawiać sporo, ale zaczniemy dzisiejszą audycję od rozmowy z Piotrkiem Berą z portalu quarterback.pl na temat tego wszystkiego, co dzieje się w polskiej lidze futbolu amerykańskiego. Jeśli chodzi o wydarzenia zza oceanu, to porozmawiamy sobie o kolejnym wielkim zawodniku, który zakończył karierę. Jest to Brian Urlacher, legendarny linebacker Chicago Bears. Dołącza on do Raya Lewisa i Ronde Barbera, kolejnych defensorów, którzy w tym off-season przeszli na emeryturę. Porozmawiamy sobie także o przejściu Charlesa Woodsona do Oakland Raiders, gdyż jest to taki chyba największy ruch transferowy ostatnich tygodni. No i do tego porcja informacji z obozu Washington Redskins, a także informacje na temat przyszłych organizatorów Super Bowl, których poznaliśmy niedawno. Niedawno rozmawialiśmy o przyszłości właśnie Briana Urlachera. Zastanawialiśmy się, czy trafi do jakiejś drużyny w NFL, jednak zdecydował się na przejście na sportową emeryturę i mamy też do was prośbę. Czekamy na wasze głosy dotyczące właśnie tej decyzji tego słynnego już linebackera. Na naszym profilu facebookowym znajdziecie dwa pytania dotyczące właśnie odejścia Urlachera na emeryturę i tego, kto waszym zdaniem, które drużyny Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego Top Ligi wystąpią w superfinale, który czeka nas już 14 lipca na Stadionie Narodowym. Oczywiście także je znajdziecie na Facebooku Pierwszego Przyłożenia, a my już teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną i wracamy za chwilę. Audycja Pierwsze Przyłożenie w naszym programie. Teraz czas na sekcję poświęconą polskiej lidze futbolu amerykańskiego. Ostatnio rozmawialiśmy o niej trochę w naszej audycji, no ale brakowało nam takiego prawdziwego eksperta, a dziś jest z nami telefonicznie Piotr Bera z portalu quarterback.pl. Witamy Cię, Piotrze, słyszysz nas? Tak jest, pozdrawiam wszystkich. No na początku wielkie gratulacje, jeśli chodzi o start portalu. Jeszcze na antenie nie mieliśmy okazji właśnie o tym mówić. Naprawdę bardzo fajna strona pod względem wizualnym, pod względem treści. Czegoś takiego rzeczywiście brakowało i fajnie, że też jeśli chodzi o portale internetowe, to quarterback wyznacza kolejne jakości w Polsce. Także wielki, wielki plus dla Ciebie. Wielkie dzięki, ale oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie moja robota. Nie byłoby portalu, gdyby nie ci wszyscy faceci, co biegają po tych polskich boiskach. Więc przede wszystkim to trzeba dziękować im, a nie mnie. No właśnie, jest ich coraz więcej, zespołów, lig i zawodników. I dzisiaj chcieliśmy z tobą porozmawiać o tych najważniejszych sprawach, wydarzeniach z ostatnich tygodni. Zacznijmy sobie od najważniejszej ligi, czyli od top ligi. No i na pierwsze pytanie dotyczy sytuacji Seahawks Gdynia, drużyny obecnych mistrzów Polski. No i jak twoim zdaniem, czy jest to drużyna również najlepsza w tym roku? Przypomnijmy, że to jest zespół, który wygrał 6 ze 7 swoich spotkań. Najlepszy bilans w top lidze. Znaczy się, mogę zacząć od tego, że stare, wyśpiechtane, jakby to powiedzieć, nie wiem, powiedzenie, przysłowie mówi, że łatwiej wejść na szczyt niż na nim pozostać. Seahawks Gdynia rok temu byli bezsprzecznie najlepszym zespołem. W tym roku na ten moment według mnie także są najlepszym zespołem. Ale jednak Fernie Garza to nie jest Kyle McMahon. No McMahon to była po prostu gwiazda, nie wiem, no z planety po prostu innej wyciągnięta, jeśli chodzi o nasze warunki. Do tego w Seahawksach dochodzą problemy z urazami. Sebastian Krzysztofek gra naprawdę niewiele. Jeremy Dixon wylatuje ze spotkań. Są inne problemy ze skrzydłowymi, takim jak Patryk Kordyś na przykład. Więc na ten moment Seahawks, jeśli mam ocenić ten zespół w porównaniu z poprzednim sezonem, to prezentują się trochę gorzej, ale trzeba pamiętać, że to jest nadal mistrz oraz trzeba pamiętać, kto siedzi na ławce trenerskiej. A jak oceniasz sytuację Warsaw Eagles? Bo jest to drużyna, która, no wiadomo, za poprzedni rok zdecydowanie będzie się chciała drużynie Seahawks zrewanżować. W tym momencie ma na swoim koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki. No i pojawiają się takie głosy, że no, nie jest to udany sezon dla Eagles. Znaczy ja muszę przyznać, że gdy tylko dowiedziałem się jeszcze przed nawet Super Areną w Łodzi, meczem Polska-Szwecja, jakich zawodników warszawianie sięgną do siebie, to
bo przyznałem wprost w jednej z rozmów, że są to najlepsze importy sprowadzone w tym sezonie w Polsce. Rzeczywistość jednak okazuje się zgoła odmienna, o ile powiedzmy Clarence Douglas Anderson czy Singleton to są naprawdę rewelacyjni zawodnicy, to Shane Gimzo, co tu dużo mówić, ja przyznam szczerze, że gdyby nie to zdobyte przyłożenie niedawno we Wrocławiu i porażka z Gigantami 9-7, gdyby przykładowo Giganci wygrali wyżej ten mecz, to myślałem nawet, że warszawianie wystawią Gimzo walizki za drzwi i sprowadzą na szybko nowego rozgrywającego, bo z nimi nie mają żadnych szans na awans do finału. Sądzę, że półfinał to jest maks, jaki mogą osiągnąć bez względu na to, czy zagrają z Gigantami czy z Wilsami. Pozostając jeszcze w grupie północnej, co sądzisz o sytuacji w Kozłach Poznań? Bo teraz drużyna z Poznania ma dwumecz z Gdynią i no bilans 3-3 jeszcze nie zamyka im teoretycznie drogi. Czy zważywszy na tą słabszą postawę Eagles, sądzisz, że awansują jeszcze do postseason? Nie, raczej jest to niemożliwe. Oczywiście można mówić, że Orły prezentują się trochę gorzej, ale Kozły to jeszcze jest nie ta półka. Mają Iwana Pawlowicza, ściągnęli niedawno Jeffrey'a Allegri, ale to wszystko jest zrobione na dość wariackich papierach. Mimo wszystko Kozły to jest zdecydowanie piąta siła top ligi, najlepsza w tej tak zwanej top ligi B. Jeśli nadal będą się rozwijać w takim tempie, jak to robią, jeśli nadal Jacek Wałbrzych będzie wykonywać fantastyczną robotę, to kto wie, może za 2-3 lata to status quo tej wielkiej czwórki zostanie, powiedzmy, nie wiem, rozerwane, nazwijmy to, ale na ten moment jest to raczej nierealne. Przejdźmy teraz może do grupy południowej. No i pytanie o Wrocław, czyli tą małą polską stolicę futbolu amerykańskiego. Giants czy Devils? Która twoim zdaniem drużyna jest lepsza? Obie mają bilans 5-1. No, Giants wracają po roku nieobecności w polskiej lidze, po roku grze w Czechach. I który... Ty zresztą też jesteś z Wrocławia, więc stawiam, że pewnie wszystkie mecze obu drużyn widziałeś w tym sezonie, więc powiedz nam, która twoim zdaniem wypada lepiej. Wiesz co, to jest jedno z tych pytań. Teraz jest taka jedna reklama telewizyjna pewnej dużej marki browarowej, gdzie wchodzą do knajpy, mnóstwo ludzi wchodzi do knajpy i się dzielą, czy biorą piwo jasne, czy biorą ciemne. I to jest wybór na tej samej zasadzie, zależy kto po prostu co woli. Kwestia być może po prostu dyspozycji dnia, tego, czego akurat oczekujemy, jakiego smaku poszukujemy, bo na ten moment jest to pytanie, ciężko odpowiedź na to pytanie i sądzę, że na dobrą sprawę nie ma, no, nie ma dobrej odpowiedzi. Giants, Devils to są zespoły bardzo wyrównane. 8 czerwca drugie derby, Devilsi będą chcieli się odegrać Gigantom, bo jeśli się nie odegrają, to z pewnością będą grać w Gdyni w półfinale. To będzie dużym problemem, ale sądzę, że mimo wszystko obstawiam raczej Gigantów. Jednak ciut wyżej nad Devilsami, ale trzeba pamiętać o tym, że przede wszystkim ofensywa Devilsów rozgrywa się z meczu na mecz, gra prezentuje się coraz lepiej. Seahawksi padli, powiedzmy, ofiarą tego systemu no-huddle i zobaczymy, co będzie dalej. Doszło też w tym sezonie do takiej nieprzyjemnej sytuacji. Mówię o meczu z Zagłębia, gdzie zawodnicy oddali mecz w Poznaniu. Troszkę ta sytuacja negatywnie wpływa na obraz tego sezonu. Jak ty ocenisz to, co się wydarzyło? Chodzi o Steelersów, tak? Tak. To znaczy, jeśli oceniasz tę samą sytuację, to jakby to powiedzieć... Jest to na pewno pewnego rodzaju skandal, jak to zostało określone w internecie przez wiele osób związanych z futbolem amerykańskim, całe środowisko, problemy z sędziami, którzy mieli wypaczyć w ogóle wynik całego spotkania, już abstrahując w ogóle od zejścia z tego z boiska. Ja mogę tylko powiedzieć, że widziałem nagranie z tego spotkania. Oczywiście nie jestem sędzią, więc nie mogę się wypowiadać za nich, ale ja na ten moment przy śledzeniu nagrania nie widziałem jakichś zagrań zagrażających życiu i zdrowiu zawodnikom Steelers. Nie wiem na ten moment, także nie mam oficjalnych informacji, jakie konsekwencje zostały poniesione względem Steelersów, aczkolwiek można się tylko domyślać, że pewne osoby zostały zawieszone. W ostatnim spotkaniu Steelersi także grali z Devils Wrocław i co już było widać, to, iż cały zespół Steelers był ustawiony po innej linii, poza innym samym sidelinem niż zwykle umieszcza się gości na ulicy Sztabowej we Wrocławiu, gdzie były rozgrywane przez jakiś czas spotkania. To było na pewno związane z tym, że
po stronie z reguły gości, gdzie tym razem byli umieszczeni Devilsi, byli umieszczeni sędziowie oraz cała ekipa z Chain Crew. I to pewnie było związane z tym, że sędziowie domagali się po prostu ochrony przed tym spotkaniem względem niewłaściwych zachowań, ewentualnych niewłaściwych zachowań hutników. Chciałbym cię zapytać, tak podsumowując ten sezon Top Ligi regularny, on jeszcze się nie skończył, jeszcze zostały bodajże 3 kolejki do końca. Którzy zawodnicy twoim zdaniem z wszystkich drużyn zasługują na miano tych najlepszych? Którzy się najbardziej wyróżniają? Kto najbardziej zaskoczył w tym sezonie, jeśli chodzi o zawodników takie? Pytasz o zawodników polskich czy amerykańskich? No, polskich i amerykańskich. To jest też dobre pytanie. Może zacznijmy od polskich. Jeśli chodzi o polskich, to nie sposób nie wymienić Gawła Pilachowskiego, który pod nieobecność Sebastiana Krzysztofka jest największym liderem Seahawks Gdynia. W końcu, no jeszcze raz podkreślę, to jest mistrz Polski i bycie liderem tego zespołu naprawdę zobowiązuje do wielkich wyczynów. Ja muszę przyznać, że bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o Seahawks, zaskoczył mnie także Patryk Kordyś, wide receiver, świeży zawodnik Seahawks, robi genialną robotę. Jego brat w ogóle gra w drużynie Seahawks B, być może za rok także trafi do kadry seniorskiej. Dalej ciągnąłbym także młody narybek Giants Wrocław, bracia Dziedzicowie, Patryk Matkowski czy Dawid Pańczyszyn, to jest przyszłość futbolu amerykańskiego w Polsce. Oczywiście jeśli ta przysłowiowa sodówka nie uderzy im trochę do głowy, w Devilsach mógłbym wspomnieć o skrzydłowym Karole Pelech, tym, który rok temu wchodził do seniorskiej drużyny, szło mu dość kiepsko, a w tym sezonie wyrasta na jednej z ciekawszych postaci w ogóle w całej lidze. A jeśli chodzi o Amerykanów, no to nie sposób nie wspomnieć o Schultersie, Glennie czy Andersonie. Przede wszystkim rewelacyjnie biegają, formacja obrony nie jest w stanie ich zatrzymać. Podobała mi się jedna z wypowiedzi Macieja Słuchanowskiego, gracza Seahawks Gdynia, który po meczu z Devils Wrocław stwierdził, iż Amerykanie byli tak szybcy, jakby ktoś ich nasmarował wazeliną i nie sposób było ich po prostu złapać. Przejdźmy może teraz do kolejnych lig. Zacznijmy teraz od PLFA 1. Tam dominacja dwóch drużyn: Lowlanders Białystok na wschodzie, Husaria Szczecin na zachodzie, obie drużyny bez porażki. Czy sądzisz, że jakaś drużyna przełamie dominację tych dwóch ekip, czy jednak spotkają się one w finale i będzie bez niespodzianek? W grupie wschodniej Lowlandersi to jest zdecydowany faworyt. Kraków Kings po ostatnim meczu przegranym dość wysoko pokazali, że jednak jeszcze odstają od tego zespołu. Tytani Lublin to Beniaminek, który czuje się naprawdę dobrze, ale trzeba pamiętać, że jednak to jest Beniaminek. Na zachodzie jednak sytuacja znacznie bardziej ciekawa. Husaria to jest bezsprzeczny lider, ale nie zapominałbym o Gliwicach Lions. Gliwice Lions przed sezonem byli murowanym faworytem do gry w finale z Lowlanders. Rzeczywistość na razie jest odmienna, ale nadal uważam, że mogą przeskoczyć Husary, jeśli wygrają bezpośredni pojedynek i rewanż. Mogę wspomnieć także o Tychach Falcons, kolejny Beniaminek, który robi rewelacyjną robotę. Jeśli przegrywa, to naprawdę niewielką ilością punktów i przed tym zespołem jest duża przyszłość. Ja chciałbym cię zapytać o jedną z tych drużyn, których nie wymieniłeś, mówiąc właśnie o PLFA 1, mianowicie Bielawa Owls. To jest taka, no na pewno fani futbolu, którzy interesują się futbolem w Polsce od lat, kojarzą ten zespół. No i on tam gdzieś zawsze się przewijał, zawsze miał jakąś mniej lub bardziej mocniejszą pozycję. W tym sezonie no jest słabo, 4 porażki, żadnych zwycięstw. Co się stało z Bielawą? Kiedy rozmawiam w ogóle z zawodnikami Bielawy czy osobami związanymi z tym klubem, wszyscy z nostalgią wspominają czasy, gdy grał w tym klubie Desmond Jordan. Do Bielawy wszyscy przyjeżdżali po jak najniższy wymiar kary. Owlsi awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej, wtedy to była PLFA 1, nie było jeszcze Top Ligi. Być może to też się odbiło pewną czapką, dopiero po latach się okazało w Bielawie. Duża część zawodników, weteranów z powodu urazów nie może trenować, nie może grać. Postawa młodych zawodników przypomina mi trochę spotkanie na kilku randkach z dziewczyną, gdzie po pierwsze jest fajnie, ale po drugiej, trzeciej okazuje się, że jednak nie do końca i zawodnicy przestają przychodzić na treningi. Nie ma być może nawet jakiegoś większego planu na przyszłość, aczkolwiek sama Bielawa i Przemysław Klinger, prezes tego klubu, podkreśla, że to jest sezon przejściowy. Za rok ma być lepiej, niektórzy weterani
jak Krzysiu Pawlaczek, Szlichta czy Marcin powrócą do tego zespołu, ale trzeba podkreślić, oni wszyscy odnieśli dość poważne urazy, a wiadomo, że w futbolu amerykańskim urazy mogą wyeliminować na bardzo długo. No dobrze, życzymy Bielawie oczywiście jak najlepiej. Jeszcze takie krótkie pytanie dotyczące drugiej ligi, Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Kilka kolejek za nami. Tutaj mamy naprawdę olbrzymią ilość zespołów podzielone na grupę północną, centralną, południową. No i jakie wnioski po tych kilku pierwszych kolejkach? Czy możesz wskazać jakieś ciekawe rywalizacje, zespoły czy zawodników? Warto przyglądać się z mojej strony przede wszystkim zespołom Saberka, Sopot i Cougar z Szczecin. Celowo opuszczam Seahawk Gdynia B, bo wiadomo, że zaplecze mistrza Polski musi być naprawdę na wysokim poziomie, chociaż niektórzy z zawodników pewnie dostaną szansę pokazania się w przyszłym sezonie w drużynie pierwszej w Top Lidze. Ale przede wszystkim pojedynki Cougar z Saberka będą bardzo, bardzo ciekawe. Już 15 czerwca oba zespoły zagrają ze sobą i uważam, że to będzie jedno z ważniejszych spotkań, gdzieś będzie być może decydować o miejscu drugim, które będzie premiować awansem do fazy play-offs, bo ja wychodzę z założenia, że Seahawk Gdynia B wygra grupę północną. Jeśli chodzi o grupę centralną, to przede wszystkim Wilki Pabianice złożone z byłych zawodników Torped Łódź. Jest tam bardzo dużo weteranów oraz młodych zawodników, którzy mogą się uczyć od tych bardziej doświadczonych. Oczywiście są także zespoły rezerw Spartans i Bagels, już nie mówiąc w ogóle o całym zestawie tych drużyn warszawskich. Łącznie pięć drużyn z Warszawy w grupie centralnej. Nie ma jazdy tramwajami, zdecydowanie super sytuacja dla kibiców. Ale mimo wszystko ta grupa jest uważam mniej ciekawsza niż południowa, gdzie Sańsk Częstochowa robią wielką robotę. Devils z Wrocław B, którzy niespodziewanie przegrali z Pretorian Skoczów i tutaj można za to się chwilę zatrzymać, bo to był pierwszy oficjalny mecz Pretorian w ogóle w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego i od razu grali Devils. To prawda Diabły B, ale to jednak ma swój wydźwięk, ma swój smaczek i wielkie gratulacje dla Pretorian. Miejmy nadzieję, że nie poprzestaną na tym i zaczną dalej wygrywać. Na pewno jeśli chodzi o rozczarowanie, to być może Griffon's Club, tutaj znowu wracam do grupy północnej, drużyna doświadczona, istniejąca już od 2007 roku, ale nie potrafi w ogóle jakoś znaleźć recepty na wygrywanie. Tylko jedno przyłożenie w tym sezonie, 64 stracone punkty jak na razie w dwóch meczach na koncie Griffons Słupsk. No dobrze, teraz przejdźmy do tej najważniejszej imprezy całego sezonu, bo wiemy już jak będzie nazywał się oficjalnie superfinał. Ósmy superfinał będzie sponsorowała firma Trawnik Producent. Odbędzie się 14 lipca tego roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. No i właśnie, troszeczkę było narzekań w związku z tą nazwą. Co możesz powiedzieć w tej kwestii? Jakie jest twoje zdanie? Ja wiem jedno na pewno, że w Polsce jest bardzo trudno sprzedać futbol amerykański jako produkt. Poszukiwanie sponsora to nie jest bardzo prosta sprawa, to nie jest pstryknięcie palcem, hop, siup i mamy Mercedesa, Audi czy Under Armour. Trzeba przede wszystkim podziękować w ogóle firmie Trawnik Producent, która w ogóle chciała wykładać pieniądze na superfinał. Być może nazwa jest śmieszna, ale gdyby nie ten Trawnik Producent, to nie byłoby pewnie finału na Stadionie Narodowym. Jeśli chodzi o powiedzmy koszt całego przedsięwzięcia, to Trawnik Producent ma wyłożyć podobną kwotę, którą rok temu wyłożył sponsor tytularny siódmego superfinału. W ogóle co jest ciekawe, to chyba to, że takie firmy ogrodnicze związane właśnie z pielęgnacją zieleni inwestują w futbol amerykański, to jest też dość ciekawe, bo warto śledzić ten rynek w takim wypadku. Ja zdecydowanie się zgadzam z twoją opinią, jeśli chodzi o nazwę. Rzeczywiście to nie jest taka nazwa, która brzmi dumnie, ale jeśli chodzi o nazwy, które brzmią dumnie, to ja sugeruję wszystkim właśnie krytykom Trawnik Producent ósmego superfinału PLF-a, sugeruję im zapoznać się z tym, jakie nazwy mają bowle w NCAA na koniec sezonu i później krytykować Trawnik Producent ósmy superfinał na Stadionie Narodowym. No dobrze, no to ostatnie pytanie i jeszcze tylko
przypomnę, że bilety są już w sprzedaży od 23 maja, ale więc w zeszłym tygodniu. Od 25 zł można już zakupić wejściówki na mecz, który czeka nas 14 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie. No i ostatnie pytanie do ciebie. Kto twoim zdaniem zagra w finale? Halo, Piotrze, słyszysz? Trochę mnie przytkało. Przyznam, że trochę mnie przytkało, bo nie wiem, co odpowiedzieć na dobrą sprawę. Na pewno ktoś z trójki Devils, Giants, Seahawks. Raczej bym odrzucił Warsaw Eagles. I to jest teraz kwestia. Najważniejszym meczem sezonu zasadniczego będą derby 8 czerwca. Jeśli giganci wygrają, zapewnią sobie mecz półfinałowy we Wrocławiu z Eagles, wtedy Devils jadą do Gdyni na ciężki mecz Seahawks. I wtedy będą raczej nas no, najgorszej pozycji, będzie to tak gdzieś do 40-60%, bo Seahawks u siebie to jest niesamowicie mocna drużyna. Natomiast jeśli się okaże, że to na przykład giganci będą jechać do Gdyni, to w sytuacji już to wygląda trochę inaczej. Ale przede wszystkim wszystko zależy od tego, kto będzie grać z Eaglesami. Jeszcze te kilka kolejek do końca pozostało i na pewno będzie w top lidze ciekawe. Polecamy jeszcze raz stronę, której Piotrek jest redaktorem naczelnym, quarterback.pl. Dziękujemy ci bardzo, Piotrze. No i mam nadzieję, że słyszymy się jeszcze przed finałem na Stadionie Narodowym naszej audycji. No i oczywiście do zobaczenia 14 lipca w Warszawie. Dzięki wielkie za obecność w audycji. Dzięki, do usłyszenia. Elo RMF. Pozostając w temacie Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, zadaliśmy wam przed audycją na naszym profilu facebookowym pytanie o to, które drużyny waszym zdaniem wystąpią na finale na Stadionie Narodowym 14 lipca. No i dostaliśmy kilka odpowiedzi. Większość właśnie, podobnie jak Piotrek, stawia na drużyny z tej trójki: Devils, Seahawks i Giants. Chyba nie pojawiła się żadna osoba, a nie, jest też wpis, jest też wiadomość od osoby, od Krzysztofa, który stawia na drużynę Eagles. Na pewno ktoś z tej czwórki, myślę, że trafi do finału, jednak ten podział w top lidze jest dosyć widoczny na tą tak zwaną top ligę A i tak zwaną top ligę B. Zadaliśmy wam także na naszym Facebooku pytanie o Briana Urlachera, który to zawodnik, linebacker Chicago Bears. Ktokolwiek interesuje się futbolem amerykańskim w wydaniu NFL, na pewno kojarzy tego zawodnika. Jedna z gwiazd całej ligi, zdecydowanie najważniejsza postać Chicago Bears. No i właśnie ten zawodnik już po zakończeniu sezonu Chicago nie zdecydowało się na przedłużenie z nim umowy. Odszedł z Bears. Rozmawialiśmy w naszej audycji o tym, gdzie trafi. Wymienialiśmy kilka zespołów, wymienialiśmy te, które miały być nim zainteresowane, ale Urlacher ostatecznie ucina wszelkie spekulacje, no i stwierdził, że przechodzi na sportową emeryturę. Pytaliśmy wam o to, kiedy i czy trafi on do Hall of Fame. Moim zdaniem trafi do Hall of Fame. Nie wydaje mi się, że będzie to już w pierwszym sezonie jego dostępności, bo przypomnijmy, od ukończenia kariery musi minąć co najmniej 5 lat, żeby zawodnik znalazł się w zestawie do głosowania. No a równo z Urlacherem w tym sezonie karierę skończył Ray Lewis i Rondé Barber. Oni również znajdą się w tym samym roku co legenda Chicago na listach do głosowania. I myślę, że ciężko będzie się przebić Urlacherowi już w pierwszym roku, zważywszy też na to, że Ray Lewis występował na tej samej pozycji co Urlacher. Rzadko zdarza się, że w jednym roku do Hall of Fame przyjmuje się więcej niż jednego zawodnika z danej pozycji, ale nie ulega wątpliwości według mnie, że Urlacher powinien znaleźć się w Hall of Fame. Wybitna kariera, naprawdę wielkie osiągnięcia, brakuje tylko pierścienia mistrzowskiego, jeden awans do Super Bowlu, Super Bowl 41 po sezonie 2006. Tam defensywa Bears przez cały sezon na swoich plecach niosła fatalną ofensywę dowodzoną przez Rexa Grossmana, który teraz siedzi na ławce w Washington Redskins i słuch o nim zaginął, a Urlacher to było serce, mózg tej formacji.
na pewno moim zdaniem znajdzie się w Galerii Sław, ale musi cierpliwie odczekać. No, szykuje się nam zdecydowanie kolejna ciekawa rywalizacja, właśnie Ray Lewis i Brian Urlacher, już obaj panowie na emeryturach i który z nich pierwszy trafi do Hall of Fame, bo chyba to, że trafią do Hall of Fame, to o tym nikt nie ma wątpliwości i też w komentarzach, które wpisywaliście na Facebooku, również nie pojawił się ani jeden głos, że Urlacher nie trafi do Hall of Fame. A Michale, ty wyobrażasz sobie Chicago w ogóle bez tego zawodnika w kolejnym sezonie? Będzie się bardzo dziwnie oglądać te spotkania. W ogóle nowy trener Mark Trestman stawia na przebudowę i to po obu stronach piłki. Wiemy, że jest to specjalista od ofensywy, no ale już takie powoli oczyszczanie szatni z weteranów nastąpiło. Myślę, że nie jest to pierwsza drużyna, która właśnie po tym sezonie pozbywa się takich weteranów. Ale będzie brakować przywództwa Urlachera, bo jednak przez ostatnie dwa sezony nie był to już gracz na tak wysokim poziomie. Duży wpływ na to miała kontuzja odniesiona kilka sezonów temu, gdzie Urlacher już w pierwszym meczu sezonu musiał zejść z boiska i nie wrócił do końca rozgrywek. Od tego czasu można powiedzieć, że nie był sobą i w tym momencie, jeżeli znajdą się liderzy, którzy przejmą tą rolę takiego głosu dowodzącego w szatni, w Chicago są tacy gracze, to myślę, że na boisku nie będzie tak brakować linebackera jak w szatni. To ja mam jeszcze do ciebie jedno pytanie odnośnie NFL i odnośnie takiej głośnej zmiany, która ostatnio w dwóch tygodniach miała miejsce, a więc przejście Woodsona do zespołu Oakland Raiders, a więc powrót właściwie. Tak, kibice najeźdźców mogą wyciągać z szafy dawne koszulki Charlesa Woodsona, ponieważ ten gracz rozpoczynał swoją karierę zawodniczą, profesjonalną w NFL właśnie w Oakland, wybrany w drafcie w 1998 roku z numerem 4. Przez kilka ładnych sezonów grał w Oakland, doszedł do Super Bowl w sezonie 2002, ale od roku 2005 występował z Green Bay Packers, gdzie zdobył pierścień mistrzowski i przez ten czas był w piątce najlepszych cornerbacków w NFL i nie spuścił stanu, chociaż też nękają go ostatnio kontuzje. Myślę, że teraz zdecydował się na taką drużynę, która może nie walczy o najwyższe cele, ale żeby poczuć się jak w domu, żeby spokojnie zakończyć karierę. Zakończyć karierę, bo to tutaj też... Nie będzie już walczył o najwyższe cele, bo to nie jest to, o co Oakland otrze się na pewno w najbliższym sezonie. Po prostu powrót do korzeni i spokojna emerytura. Jednoletnia umowa podpisana 21 maja. Zapewne po kolejnym sezonie zakończy on swoją karierę. No to cóż, zapraszamy teraz na krótką przerwę muzyczną, a wy zostańcie z audycją Pierwsze Przyłożenie w LRMF, jeśli chcecie się dowiedzieć tego, jak bukmacherzy obstawiają szanse poszczególnych drużyn na zwycięstwo w Super Bowl w kolejnym sezonie. Wracamy już za chwilę. Wracamy do audycji Pierwsze Przyłożenie i zaczynamy troszeczkę nietypowo, bo informacja dosłownie z ostatniej chwili. Maurice Jones-Drew, biegacz drużyny Jacksonville Jaguars, został oskarżony o pobicie. W zeszłej nocy bawił się w klubie wraz ze znajomymi i jak pisze artykuł na portalu tmz.com, znokautował wręcz ochroniarza. KO-ing a security guard, wymierzył mu cios prosto w twarz i został wyniesiony z klubu. Dzisiaj postawione mu zostały zarzuty. No i jakby tych problemów Jaguars było mało, to teraz dochodzi problem największej gwiazdy zespołu, która została zatrzymana. No zobaczymy, jak ta sytuacja się dalej rozwinie, bowiem zatrzymania to w NFL nie jest jakaś specjalna nowość. I kolejny, to było, jest i będzie. I kolejny argument za tym, żeby skrócić off-season, jak domagają się no niektórzy, właśnie, bo zawodnicy mają po prostu za dużo czasu. Wolnego czasu gdzieś tu po restauracjach, głupie pomysły na Florydzie chodzą. Lubią im przyjść do głowy.
No, jeśli już jesteśmy przy Jacksonville Jaguars, to teraz mieliśmy sobie chwileczkę porozmawiać. Mamy taki zbiorczy, bardzo ciekawy wykres dotyczący szans poszczególnych drużyn i tego, jak widzą je bookmacherzy i jak obstawiają bookmacherzy, kto wygra w Super Bowl. Jeśli chodzi o Jacksonville Jaguars, to szukam gdzieś tutaj u góry, schodzę powoli do domu, przechodzę przez wszystkie drużyny i są Jacksonville na 31 miejscu, gorzej tylko Oakland Raiders. No, ciekawe, czy po tym wydarzeniu z Maurice Jones-Drew ktoś jeszcze, czy jeszcze ta pozycja spadnie na samo dno tabeli. No, Jaguars na pewno nie są wymieniani wśród faworytów na zdobycie Super Bowl i raczej nie powinniśmy się ich w wielkim finale spodziewać. Natomiast jeśli chodzi o najlepszą drużynę zdaniem bookmacherów, to w tym momencie jest to drużyna San Francisco 49ers. Tak, dosyć zdecydowana przewaga. Niemal 2% przewaga nad drużyną na drugim miejscu, a na drugim miejscu są Denver Broncos, za nimi Seattle Seahawks i New England Patriots. Później troszeczkę większy spadek i te drużyny, które solidnie prezentują się już od kilku lat, czyli Green Bay Packers, Houston Texans, New Wcześniej Orleans jeszcze. Saints tak, New Orleans i Atlanta Saints. Falcons. Saints na pewno w tym sezonie zagrają lepiej. No, te problemy właśnie z skandalem Bounty z zeszłego roku myślę, że mocno naszarpnęły tą drużynę, a w tym roku no, powinni już sobie radzić zdecydowanie lepiej. W rankingu wysoko jest też drużyna Pittsburgh Steelers, to jest i Baltimore Ravens. To są drużyny, które przeszły dosyć gruntowne zmiany w off-season, cały czas przechodzą. Straciły naprawdę wielu takich zawodników, które od wielu lat stanowiły ich trzon. No i wydaje ci się, że powinny znaleźć się właśnie w takim miejscu, w jakim są? Nie jest to troszeczkę przesada? Z Ravens problem jest taki, że zawodnicy, którzy odeszli, zostali zastąpieni tylko przez graczy troszeczkę o mniejszych nazwiskach. I tak jak mówił nawet Piotr w wywiadzie z nami, że ciężko utrzymać się na szczycie, jeśli już się do niego doszło. I obrona mistrzostwa w tym sezonie będzie bardzo trudna dla Baltimore. Po tych lekkich osłabieniach będzie to jeszcze trudniejsze, dlatego uważam, że ich pozycja jest w porządku. Natomiast zawyżona, moim zdaniem, wydaje się pozycja Pittsburgh Steelers. Poprzedni sezon zupełnie bez playoffów. I wydaje mi się, że w tym roku może być o nie równie ciężko, chociaż drużyna już czyni kroki, by poprawiać swoją przyszłość. Jest to, raczej nie ma się tam co spodziewać nagłego upadku i jakiejś przebudowy. Po prostu jest to jedna z tych drużyn, tych wielkich firm, które od dawna liczą się i myślę, że po prostu czeka ich kilka lat zwykłej przeciętności, ale za 2-3 sezony znowu Steelers powinni uderzyć. Może tak być i zapewne tak będzie. Ja patrzę na środek tej tabeli. Przypominam, że cały czas rozmawiamy o tym, jak bookmacherzy obstawiają zwycięstwo w Super Bowl poszczególnych drużyn w NFL na ten moment. No i ten środek zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, bo mamy tutaj kolejno Minnesota Vikings, Chicago Bears, St. Louis Rams, Tampa Bay Buccaneers, Indianapolis Colts, Washington Redskins i Carolina Panthers. I mi się wydaje, że to są właśnie te drużyny, które mogą, któraś z tych drużyn może bardzo namieszać w tym sezonie. Jak uważasz, która z nich ma największe szanse, by coś zdziałać? To są wszystkie właściwie drużyny, które albo w tym off-season, albo w poprzednim sezonie przeszły gruntowne zmiany. Idąc od dołu, Panthers będą mieli ciężko, bo grają w bardzo silnej dywizji. Saints są wysoko oceniani nawet w tym rankingu. Falcons w zeszłym roku dotarli do finału konferencji, także Panthers myślę będzie bardzo ciężko w ogóle awansować do playoffów. Washington Redskins grają w wyrównanej dywizji, ale wszystko też zależy od zdrowia RG3. No właśnie, a teraz jeszcze ostatnio dowiedzieliśmy się, że RG3 znowił te treningi po tej bardzo ciężkiej kontuzji, której doznał, bardzo nieprzyjemnie wyglądającej. Wznowił treningi, miał właśnie już pod koniec sezonu mówiono, że będzie gotowy na grę dopiero we wrześniu. Mamy maj, on już zaczyna trenować. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla fanów Washington Redskins. Dalej na tej liście mamy Indianapolis Colts i myślę, że ta drużyna, obawiam się, że nie awansuje do playoffów zupełnie w przyszłym sezonie. Ten sezon mieli troszeczkę szczęśliwy, już wspominaliśmy o tym wcześniej, że w tych meczach, które decydowały się różnicą 7 lub mniej punktów, ta drużyna miała bilans 7-1, tak młody zespół. Raczej można mówić tu o szczęściu niż umiejętności w większości przypadków.
Myślę, że sezon 2013 będzie raczej słabszy, jeśli chodzi o bilans na pewno, bo 11-5 będzie trudne do powtórzenia. Tampa Bay to taki czarny koń, ale również występuje w tej samej dywizji co Carolina. Będzie im ciężko. St. Louis Rams, kolejny przypadek, gdzie no, mordercza dywizja. Seattle i San Francisco, obie drużyny w pierwszej trójce tego notowania. Ale Rams mogą wejść do playoffów, bo wiemy, jak wyrównana jest cała ta konferencja. I dalej dwie drużyny z NFC North, czyli Vikings i Bears. W przypadku Bears, tak jak mówiliśmy, przebudowa, myślę, że troszeczkę za wysoka jest ta pozycja. A Vikings, na razie nie wiadomo, dołożyli aż trzech debiutantów z pierwszej rundy. Jeżeli to zaskoczy, to powtórzą wyczyn z poprzedniego roku i awansują do playoffów, ale będzie o to niezmiernie ciężko. I może się powtórzyć sytuacja Indianapolis, że wynik, bilans zwycięstw będzie troszeczkę słabszy, ale nie oznacza to, że Wikingowie będą słabszą drużyną niż rok temu. No, miejmy nadzieję, że właśnie mecze Wikingów i nie tylko Wikingów będą się kończyć w równie dramatycznych okolicznościach, jak kończyły się mecze Colts w zeszłym sezonie. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną drużynę, mianowicie Seattle Seahawks. Jest to drużyna, o której generalnie jest bardzo głośno po zakończeniu tego ostatniego sezonu, która pokazała się z naprawdę bardzo dobrej strony. Drużyna po długiej przebudowie z nowym trenerem w ostatnich dwóch latach mieli sporo problemów w poprzednich sezonach, a teraz wymienieni są jako jeden z głównych faworytów do Super Bowl. Co możesz o nich powiedzieć? No bo to jest zdecydowanie mniej doświadczona drużyna niż na przykład Denver Broncos czy New England Patriots. W Seattle tworzy się ciekawa drużyna, dużo w tym zasługa Pita Carrolla, właśnie trener, który znakomicie zna realia NCAA, posprowadzał w drafcie zawodników w dalszych rundach, którzy świetnie wkomponowali się w zespół. Najbliższy przykład, taki pierwszy z brzegu, no to oczywiście Russell Wilson, rozgrywający z trzeciej rundy, który nie odstępował na krok innym znakomitym debiutantom jak Andrew Luck i Robert Griffin III. Poza tym linebackerzy KJ Wright, Bobby Wagner, też druga, czwarta runda naboru. Znakomita praca tego zespołu, teraz jeszcze dobry draft, no i pozyskanie Percy Harvina. Osobiście uważam, że Seattle może nie jest aż na trzecim miejscu obecnych rankingów w NFL. Muszą jeszcze potwierdzić to na boisku. Mają troszeczkę trudny początek sezonu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że playoffy w Seattle raczej, na pewno zobaczymy playoffy w Seattle, ale wątpię, że wygrają nawet swoją dywizję, bo San Francisco 49ers to jednak najsilniejsza drużyna w lidze w tym momencie. Zostańcie z audycją Pierwsze Przyłożenie, my wracamy już za chwilę, jest godzina 20.53. Godzina 20.56 na naszych zegarach. Powoli kończymy dzisiejsze wydanie audycji Pierwsze Przyłożenie. Na kolejną już teraz zapraszamy za dwa tygodnie o godzinie 20 we wtorek. No, na koniec przygotowaliśmy jeszcze sobie takie dwa króciutkie newsy z ostatniego tygodnia, mianowicie Super Bowl 49 rozegrany zostanie w Arizonie, Super Bowl 50 w San Francisco, a 51 w Houston. Trzy wspaniałe areny będą gościć Super Bowl. NFL właśnie ogłosiło to w ostatnim tygodniu, ale dosyć ważniejszy, można powiedzieć, trochę dla nas news to decyzja o przeniesieniu draftu, mianowicie przeniesieniu draftu z kwietnia na maj, a więc najbliższy draft 8-10 maj 2014 roku. Jaki to będzie miało wpływ na ligę? Myślę, że troszeczkę zmieni to wygląd off-season, bo tak jak taki okres, który teraz mamy, czyli przełom maja i czerwca, to jest chyba taki najnudniejszy moment. Dopiero zaczynają się treningi. Jeszcze nikt nie myśli tak naprawdę o spotkaniach w preseason. Draft się zakończył, dyskusja na ten temat również. Gdy draft zostanie przeniesiony troszeczkę później, to nie będziemy może mieli tak długiego okresu nudy. Wtedy ta dyskusja o drafcie, która rozpoczyna się właściwie tuż po Super Bowl, wydłuży się o kilka tygodni, a znowu skróci się moment tego najdłuższego oczekiwania.
Także myślę, że to jest dobra decyzja, a ja nawet przesunąłbym ten draft jeszcze troszeczkę dalej. 8-10 maja ja bym pomyślał nawet gdzieś po 20 czy końcówka miesiąca. No, albo może początek czerwca, ale myślę, że na taką decyzję mimo wszystko NFL się nie zdecyduje. Jednak to jest dosyć radykalna. Ponad miesiąc, blisko miesiąc przeniesiony został draft. Na razie draft zostaje w Nowym Jorku w kolejnym roku, ale już może od 2015 roku są takie pomysły, by draft odbywał się w różnych miastach. No, ten Nowy Jork jednak jakoś kojarzył się z tym draftem i tym kwietniem, jeśli chodzi o NFL. Ciężko by było się chyba do tego przyzwyczaić. Zobaczymy. Zawsze NFL poszukuje nowych rynków zbytu i wiadomo, no, draft się kojarzy wielu osobom z Nowym Jorkiem. Ale nie sądzę, że będzie to aż tak radykalna zmiana, że NFL będzie bała się ją wykonać. Także myślę, że draft w innych miastach wpłynie korzystnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnych latach. Na pewno w 2014 roku draft od 8 do 10 maja w Nowym Jorku. Godzina 20.58, kończymy audycję Pierwsze Przyłożenie. Jeszcze tylko pozdrowienia dla Darka, który słucha nas w odległym Izraelu. Pozdrawiamy Ciebie serdecznie i mamy nadzieję, że zobaczyć się na Stadionie Narodowym 14 lipca na superfinale w Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego Top Ligi. Jacek Masłowski, Michał Gutka. Do usłyszenia za dwa tygodnie.